jeżeli chodzi na tą chwilę o Zbyszka Słowackiego, musimy się wstrzymać z jakimikolwiek decyzjami, ponieważ jak wiemy, dzisiaj mamy w Gdańsku brązowy kask, jutro jeżdżą też Szwedzi, no, żużel jest sportem kontuzjogennym, więc dmuchając na zimne, musimy jeszcze raz w gronie tutaj przedyskutować, przeanalizować to i ostateczną decyzję podejmiemy, myślę, że jeszcze dziś, jutro. No po zawodach tak naprawdę, po zawodach w Szwecji, tak? Po finale drużynowego Pucharu Świata, wtedy będziemy wiedzieli, jakim... Dzisiaj startuje Adaś Strzelec, Ja może też jeszcze dodam od siebie tylko tyle, że trudno w tej chwili coś na ten temat powiedzieć, tym bardziej, że wydaje mi się, powinniśmy być konsekwentni w związku z tym, że wszystkim innym zawodnikom, którzy wypożyczeni byli w tym roku z Falu Bazu, zgody na start przeciwko naszej drużynie nie dawaliśmy. Więc myślę, że tutaj taka konsekwencja z naszej strony jest jak najbardziej zrozumiała i myślę, że tutaj będzie to temat dosyć, wydaje mi się, prosty. Dlatego też, że nie ma mowy tutaj o jakimś lekceważeniu przeciwnika i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy być konsekwentni w swoim postępowaniu i jednak tak jak była umowa na temat wypożyczania wszelkich zawodników z Falu Bazu, tego wydaje mi się powinniśmy się trzymać, też nie lekceważąc drużyny w ten sposób, drużyny z Gdańska. Konsekwencja, o czym wspomniał Rafał odnośnie Zbyszka Słowackiego, to jedno, a lekceważenie zawodnika czy też drużyny gdańskiej to drugie. No musimy się z tym liczyć po prostu, że o czym wspomniał Rafał też wcześniej, że rozgrywki ligowe niosą to za sobą, że są strasznie nieprzewidywalne i my tutaj naprawdę tych punktów z Wybrzeżem potrzebujemy. Nie jest tak, że my się boimy Zbyszka Słowackiego czy Falu Bas się boi, natomiast względem też innych klubów musimy jakoś wyjść z twarzą. Skoro nie godziliśmy się na start przeciwko naszej drużynie Zbyszka Czerwińskiego czy wcześniej Łukasza Sówki, to myślę, że tutaj ze Zbyszkiem Słowackim musimy zrobić podobnie. No. A jak Państwo komentują to, co mówił m.in. na naszej antenie w Radiu Zachód i w Zielonej Górze Stanisław Chomski? Mówię, to jest opinia trenera Wybrzeża, który mówi, że początkowo byliście, w cudzysłowie, dogadani na to, że jednak Zbyszek pojedzie, że była jednak taka opcja, że no nie będziecie się trzymać sztywno tego punktu odnośnie tego, żeby Słowacji to nie było. Jak to z Waszej strony? Być może taka opcja była, ale o czym wspomniałem wcześniej, kontuzje przede wszystkim. Ja wspomnę, bo ja akurat ta rozmowa była ze mną też w jakiś sposób związana i na temat wypożyczenia Zbyszka i jego ewentualnego startu przeciwko Falu Bazowi była taka sytuacja, że jeżeli nie będziemy mieli żadnych kłopotów kadrowych, to jego start jest wielce prawdopodobny w tych zawodach. Aczkolwiek jest taka sytuacja, jaka jest, więc czujemy się tutaj absolutnie w porządku. No problem kadrowy niewątpliwie jest, brak Patryka Dudka jest tutaj absolutnie jakąś podstawą do tego, żebyśmy się z tej umowy choćby słownej wywiązali. Także tyle. No więc zastrzeżenie w kontrakcie jest, prawda? Więc w tej umowie, którą mamy z Lotosem Wybrzeże Gdańsk, zastrzeżenie jest, że wypożyczony jest na wszystkie mecze poza tym między naszymi drużynami, więc to nie jest tak, że to od początku było dogadane. Gdyby było dogadane tak na 100%, to byśmy nie pisali tego zastrzeżenia, tak? A tak naprawdę co się wydarzy ze Zbigniewem Słucheckim, to pewnie też Państwo przekonacie się dopiero w niedzielę przed rozpoczęciem meczu. O czym też wspomniał Rafał, nie chcemy po prostu poróżniać klubów, bo możemy się spodziewać kwestia chwili, gdzie zadzwoni pani prezes Półtorak i powie, no jak to? Jednym zawodnikom pozwalacie jechać przeciwko sobie, drugim nie i to dotyczy Słówki czy Czerwińskiego i tutaj myślę, że tego będziemy się trzymać. Aczkolwiek tu podejmie trener Dobrucki tą decyzję po sobotnich zawodach w Malili, po Pucharze Świata. Jeżeli będzie bez kontuzji i zdrowie dopisze, to myślę, że jakaś jeszcze ta możliwość jest.